Wie pan, panie Wójcie? No i uważam, no, że pan to mówi tak swoje. Niech pan mnie przedstawi postawę prawną, na którą się pan powołuje, że przy przebudowie drogi nie może być budowany chodnik. A po drugie, to jest jeszcze miejscowość gminna. Jeszcze jedno, niech mnie pan, panie Wójcie, przyszykuje, bo dzisiaj pan nie jest w stanie odpowiedzieć. Jaka miejscowość gminna w naszym województwie jest jeszcze bez chodnika oprócz miejscowości Olsianek? W moim odczuciu zrobić jak najdłuższy odcinek, bo sami państwo widzicie, że mamy około 7 km dróg gminnych, które wymagają przebudowy i mamy prawie 25 czy 27 km dróg powiatowych, przepraszam, które wymagają również przebudowy. To będzie istniało ryzyko, że będziemy musieli skrócić odcinek. Natomiast jeśli nie będzie środków brakować, państwo będziecie chcieli chodnik. I czy będzie wola rady, żeby te środki uzupełnić w tej kwestii, to będzie zależało od państwa. Czy państwo na przykład nie wyrazicie akceptacji, żeby robić jezdnię bez chodnika? Ja myślę, że w jakiejś mierze do któregoś wariantu na pewno się przechylę jak najbardziej, jeśli nie będzie takiej woli. Jeśli będzie jakaś tam kwota, no ja tutaj mogę podjąć decyzję, ale na pewno nie podejmę uchwały, będzie do tego zobligowana rada. Proszę. Projekt tej drogi, całego ciągu tego, to nam tak, no można powiedzieć, został nawet narzucony. Ale tego projektu w ogóle nie ma. Ale nie mówimy o projekcie takim już technicznym, tylko no inwestycji, tak? Ale jak... Nam to narzucono. Ale ja... Ona tu nic nie miała do gadania i cieszyliśmy się, że w ogóle będzie do 10 milionów droga będzie zrobiona. Super! A ile kosztuje kilometrowi? To zależy, ile oferta spłynie przed tą drogą. To ja państwu... W tej chwili tego nie wiem. Czekać, czy nie życzycie sobie czekać, żeby był chodnik czy część chodnika wykonany w jakimś tam okresie, żeby pozyskiwać dofinansowanie na kwestię budowy chodnika w późniejszym okresie. Natomiast jeszcze raz nadmieniam, proszę pamiętać, że jest kupę tych dróg tutaj uszkodzonych i zamysł, tak jak pierwotnie przedłożyłem, panie radny,